Siemano, świry i wariaty. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 na Skruka. Zastanęliśmy się trochę z powodu tego, że spierdoliłem podczas nagrywania jedną rzecz. Ej, ty! Później wam wyjaśnię, jaką. Przestań przybijać, albo połamie ci wszystkie kości. No. No, tam 20 minut czy 30 poszło się jebać. Niewielkiej naprawy moim młotkiem. Nic o tym nie wiem. Pożałujesz tego. No i niestety zaczynamy trochę od późniejszego etapu. Co nie? Oła! Nieźle. Nie waż się nigdy więcej mnie atakować. Dobra, wczytaj. To ja mu wpierdolę po prostu bez tego. Nawet bez zaczynania rozmowy i tyle. O tym było wiadomo od dawna. Pożałujesz tego! Mnie to i tak nikt nie... Krytyki mu kurwa dobre siadają. No kurwa, wcześniej za pierwszym razem go zahipałem, teraz kurwa nie mogę. No co jest? O, i teraz mi kurwa krzyca, jebisty siat. Daj spokój. Dobra, wstawaj, kutasie. Ode mnie nikt się tego nie dowie. I teraz też muszę zapisywać, bo gdybym wcześniej zapisał. Można to było zrobić w innym etapie gry. To by było fajnie. Ale nie zapisałem w innym etapie gry. Nie próbuj tego. Znaczy zepsułem zapis i to był jedyny zapis, chwila, który... No dobrze, pokonałeś mnie. No mogłem kurwa naprawić tamtą rzecz. Nie. Mój mąż uważa inaczej. Hej, ty. Nie mówię ci przecież nic nowego. Mój mąż uważa inaczej. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Pracuję niemal przez cały dzień. Dobra, i powinno już mi zadanie zaliczyć, żeby już przestanie przebijać tym młotkiem. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu! Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. A widzisz? Dam ci 30 sztuk złota. Dobra, gdzie na morbo? Poginamy teraz do Paladyna. Lorda... jest nie Lorda. No, któregoś tam, co nie? Potem porozmawiamy sobie z kupcami. No zrobię to samo, co robiłem w poprzednim, co nie? To, co musiałem usunąć niestety, bo spierdoliłem zadanie i tak bym tego nie wrzucił. Czemu nikt mnie nie słucha? Chodź tu. Stój, nieznajomy! Nie widziałem, żebyś przechodził przez tę bramę. I co w związku z tym? Trudno być. A strażnicy strzegący drugiej bramy mają zakaz wpuszczania kogokolwiek do miasta. A widzisz? Będę musiał się rozmówić z tymi obwiesiami. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Lothar, królewski paladyn. Kurwa, dobrze ci sam chuj. Pana Inosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad. O ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Skąd ty to znowu masz? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Wielmożny Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Ale rozmina. Patrzcie, on ma kurwa fidget spinnery, kurwa, na tunica na dole. Na tym, na tej tarczy, na klatce piersiowej. Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco... Niezła akcja, co? Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka, straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. A to ty kurwa iść i zobacz. Osoba, która opowiadała tutaj historię o smokach, została przeze mnie aresztowana.
i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny, więc lepiej uważaj, co mówisz. Nie możemy pozwolić, aby ktoś siał panikę wśród nas. Jaką kurwa panikę, taka prawda, kurwa, chuj. Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony smoków? No ostrzegał, bez. Nazywał się Diego, przynajmniej tak mi się wydaje. A nie, nie bez nic, tylko Diego, no właśnie. Tak jak ciebie, ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać. Zobaczmy, co ma. 35 siły mam. Przybywam, aby zdobyć oko i nosa. Święte oko i nosa? Skąd o nim wiesz? Tak, kurwa, wiem. Nie należysz do zakonu. Tak, to wiedział mi o nim pewien Mark. Nie wiem, jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. A widzisz? Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska na naszej świętej relikwii. No jak to nie? Ale... Nie chcę więcej o tym słyszeć. Nie sądzę. Najpierw te opowieści o smokach, a teraz jeszcze coś takiego. Dobra, we tam, kurwa, ciągnij wory po betonie. Przecież wiedział o tym wcześniej. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? No. Tak. Tak o. Z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Dziwne. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Trzeba być tego pewnym. Dobra. Uwiadam. Na razie. Ciągnij wory po betonie, chuj. Ale wylecieć by się przydało, co? Sama tego nie widziała. Dobra, mam tutaj te. Nie zasłużył sobie na to. A będzie jeszcze gorzej. Dobra, z Saturasem sobie pogadamy. Powstało wszystko, co Jezu, z Saturasem, Patrasem. Niech łaska Adanosa będzie... A jak, kurwa, jeszcze jak? Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Ja też. Co mogę dla ciebie zrobić? Znalazłem to artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Dobra. Czeka cię za to nagroda. Wow. Mam list adresowany do ciebie. Zajebiście, Xpik. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. A widzisz, kurwa. Jak wszedłeś w jej posiadanie? Od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza... Kurwa, ja na jego miejscu bym myślał, że go zajebałem, co nie? Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Kurwa, chyba tak. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi skąd. Jak dłużego kurwa kutasa mam? No wiesz, sam nie wiem. Mam ważną wiadomość. Bez jego się kurwa dam na prywatnie, aby zapytać co no? Fanpage czy coś. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki. Kurwa, ale co jak co, ale Bezi ma dojebaną klatę, kurwa, widzę też. Smoki. Mówisz. Widać, że kilofem zapierdalał. Wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? A twój stary. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. Nie, nie, nie. Żyje. To ten drugi, co nie? I on cię tu jeszcze jak wysłał. Żyje, co? Kim jesteś? To też mi się kurwa to nie podoba. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj. No tak trochę. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać.
No. Dlatego też nie przyjąć, że kierują tobą szlachetne powody. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Mam to. Jeszcze jak. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje. No nie chcę, ale muszę. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Dobra. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako śniący. No bo kurwa pokonałem go, co nie? Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa. A kurwa kogo? Widzę, że nie no, kurwa zajebiście. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. XD, co nie? Ja byłem kurwa sam w tej świątyni. Tam rozpierdoliłem 5 kurwa kamiennych serc, kurwa wszystkich kurwa orków i... A ty kurwa, a to jest twoja tylko zasługa, to kurwa zasługa drużyny. Kurwa, to jest jak w szkole, kurwa, jesteś w grupie, co nie jest 5 osób, jest kurwa jedna osoba, która zapierdala, 4 gada. Kurwa, każdy dostanie piątki. Pojedynki. Zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. To się zawsze, kurwa, coś dziwnego dzieje. Znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało... I akurat, kurwa, kiedy Bezzi, kurwa, wyjdzie, to... Kurwa, specjalne zadanie od starego jest. Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. No. Pomów z Lordem Hagenem. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Stary, załatwi. Krąg ma swoje kontakty, czasem ja muszę przydatne. Muszę, kurwa, do kręgu, kurwa, wystąpić, żeby, kurwa, do niego tam wejść. No dobra. Jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie 3 są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Dobra, tak zrobię. Tak zrobię. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Kurwa, XP zawsze fajny. Te kilka eliksirów. Ja mam dopiero drugi poziom, ja pierdolę. Chwila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. Dobra, czekajcie, chwila pauzy. Zaraz radzę. Dobra, wróciłem, świrusy. No, dobra, lecimy dalej. No ja z nimi jeszcze, kurwa, muszę pogadać, kurwa, jak spik jest nie z tego. Jestem Hakon, handlarz bronią. No fajnie. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Jeszcze jak? Zawsze to powtarzałam. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, tak? Z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Daj spokój, nie opowiadaj mi tego. Słyszałam co innego. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu. A wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Ojoj. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Obrócili. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty.
Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Czyli kurwa, ty sprzedajesz broń Honorowi. Od chuj. Niczego jej już nie powiem. Mój mąż uważa inaczej. Niczego jej. Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Dobra. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Mój mąż uważa inaczej. Zajmę się tym. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Jeszcze jak. Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem. Człowiek, rozjebałem się całego. To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Niczego. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Razy 3 chyba. Nie mów. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątyni. Kurwa jebany 997. Dobra, lecimy. O, Greg, siema. No w sumie też to... Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Muszę się teraz zapogadać. Dobra, pierdol się. O ty chuju jebany. Jora. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. No, jeszcze jak. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Dobra, weź nie cykaj. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś. No, w sumie bez i trochę tak. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska, a co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Mordo, ale on sobie tam. Spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Ktoś musi pracować. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Ha? A czemu niby miałbyś to zrobić? Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. A dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Zaraz twoja ci kurwa odzyska, wezmę wszystko dla siebie. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Nie potrafi niczego zatrzymać. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Zobaczcie, co da się zrobić. Kurwa, napierdolę mu i tyle. Jeśli tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. A co, co wcześniej nie rozdawali? Lepiej coś wymyśl. Postaram się. Dobra. Dobra, weź tam palgunę. Dobra, do tego jeszcze pójdziemy. Witaj, niestety muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu ale wkrótce. Dobra, cicho. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Od chuju jebany, kurwa. Z innymi kupcami. Pierdolony, ministrantami się kurwa zajmuje. Dobra, z tobą. Ej, ty. Mam dla ciebie propozycję. Słucham, kurwa, chcesz? Uważnie, człowiek. Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Chuja, będziesz miał. Z niego wygryzła. Zaraz się, kurwa, sprzedam. Z niego już dostatecznie długo. Chcę, żebyś zrezygnowała. Słyszałam, co. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem w sumie, ale kurwa nie list. Powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Honorowi.
Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. No, zajebiście. Masz na to 2 dni. A co ja będę z tego miał? Kiedy już będę miał stragan, dostaniesz ode mnie broń. I to nie byle jaką. Wow. Dobrze, zrobię to. Dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Dobra, dawaj to. Podrzucić. Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że... A to co, ona w takim kurwa kubraku jest, kurwa? Rozsuwa go, kurwa, jak taki pedofil, kurwa, przed przedszkolem i co? I kurwa towar pokazuje? Jak sobie chcesz. Nieźle, nieźle. Niezły towar. Dobra, idziemy go kurwa sprzedać, bez 60 i chuj. Dawaj hajsiwo. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Dawaj kurwa. Chce się pozbyć Sary. Sary? No. Tej, która sprzedaje broń na targowisku? Jeszcze jak. Miałem podrzucić jej list, dowód na to, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Rozumiem. Z radością wypłacę nagrodę za tego drania. Możesz uznać, że już siedzi za kratami. Dobra. Mam ważne wiadomości dla Lorda. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? To chuj mnie obchodzi, ja chcę Lorda Hagena. To mogę powiedzieć jedynie Lordowi Hagenowi. Jak chcesz, ale pamiętaj o jednym. Lord Hagen przyjmuje tylko Palladynów, albo tych, którzy są na ich służbie. Dobra, weź pierdol. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej. O ty chuju! Sam jesteś kurwa prosty. Chcę wstąpić na służbę u Palladynów. Dobrze, przyda mi się tu każdy zdolny człowiek. Nieważne jakie ma powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u Palladynów, pomogę ci uzyskać audiencję u Lorda Hagena. Zakutas! Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Oj. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo dywersanci. Chcę w ten sposób zmniejszyć ryzyko zdrady. Dlatego musisz najpierw zostać zdradziła to ci kurwa stara. Miasta. Rozkaz to rozkaz. Nieważne, czy ma sens. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Jakaś kurwa... przyspieszona kuracja. Dobrze, słuchaj. Mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Dobra. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął... Zwalić ci tu, czy za kurwa za ścianą? Jaki masz problem? Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. Na razie nie udało nam się nikogo złapać. Złodzieje są po prostu za dobrze. Szumowiny. Znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną. Jeszcze jak? Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię złodziei. Znajdź przywódców tej bandy i złap ich. Dobra. Wtedy dopilnuję, żeby przyjęto cię do straży. Nieważne, czy jesteś obywatelem, czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Dobra. Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym je złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Mm. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Sugerujesz kurwa coś? Pytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. Dobra. Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? No, jeśli spotkasz proste, kurwa, wpierdolem. Pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś wylądował za kratami. Dobra. Podczas zamieszania może zainterweniować Straż Miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić, o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki.
Co do tych zaginionych, odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na... O ty chuj. Dobra, nic więcej nie masz do zaoferowania. Lecimy do Sary. Ona nam kurwa takiego kurwa miecza, który się do chuja nam przyda, bo trzeba kurwa mieć do niego zręczność. W związku z atakiem zagrażającym... Ale chuj! Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek. A, to znowu ty. A ja gdzie nie byłem. Kantar próbował cię wrobić i przyjąć twój interes. Szybicie ekspa, trzeci level. W ten sposób sprowadziłeś na siebie gniew potężnego człowieka. Znam tego drania od dawna. Zawsze chciał zająć moje miejsce. Przyjmij tę broń jako wyraz mojej wdzięczności. Uła. Co to kurwa jest? Jakieś pirackie kurwa coś tam. A to jest to! Ej, to jest fajne. I like. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. No kurwa. Cóż, niezbadane jestem sławny. Czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim ty kurwa jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir. Abuin ibn Jadir ibn Hadzi Omar Khalid ben Hadzi al Shari. Astrologiem i znawcą tytoniu. Kurwa, co jest? Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą. O ojcze szczerze. No na pewno będzie skromna, w chuj. Chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. To nie jest za skromna, w chuj. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest nie. Ej, a czy widzieliście kurwa tego strażnika w tle, który kurwa biegta? Po chuj? Zazwyczaj nie biegają, jak kurwa jest jakaś walka albo coś kurwa groźnego, czego kurwa ten bot nie jest w stanie pokonać, to nie spierdalałem, na przykład troll czy coś. Nie wiem. Opowiedz mi o przyszłości. Dawaj, kurwa, mów. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. A ja w ciebie. Czy jesteś gotowy? Tak, jestem kurwa gotowy. O, i następny level. Zajebiście. Pilnują wejścia. O kurwa, jebany unosi się na kurwa dywanie perskim. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag. Twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Kłachodron w Jarkendarze. On zwie się Kłachodron w Jarkendarze. Przykro mi, wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Dobra, ja jestem sorry, siostrzeniec mi bił kurwa do pokoju. Daczko pizda, nie chciałem przerywać kurwa jego dialogu. Dobra. Nic już od ciebie nie chcę. Słuchajcie, ale piwko co kurwa powijam. Nie, nie. Zrób sobie przerwę i napij się. Ja wy kurwa mrozicie to piwo. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw. A każdy, kto popełnił... Każdy mieszkaniec Korinis, który popełnił... Kurwa, chłop stawia piwo i myśli, że burt nie będzie. Ja pierdolę. Hej, co słychać? Co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czego więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. To zajebiście. Może jeszcze jedno piwko? Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. No jak? Piwko dobra sprawa, człowiek.
Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. No, no, coś tam chciałeś mówić o orkach, co? Tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. To zajebiście. Czterech paladynów na pewno ich pokona. Się nie przeciśnie. Chrząszcza to kurwa może z fartem pokonają. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. No to zobaczył już kurwa orka, to już spierdolnie. Nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. No, kurwa, widziałeś. Słuchajcie, dobra, do ciebie jeszcze wrócę, bo z tą kurwa pójdziemy na polowanie. I orka ujebać, żeby dać kurwa topór temu. Kurwa, kowalowi. Kurwa. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj no, lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Dobra. Znajdziesz go w koszarach. Miły koleś. Co wiesz o bandytach? Przybyli z tej zakichanej kolonii górniczej. Jest jednak kilka oddzielnych grup. Niektórzy ukryli się w górach, inni dołączyli do Onara, właściciela ziemskiego. Jednak to bandyci na obrzeżach miasta powodują najwięcej problemów. To przez nich kupcy nie wyściubiają nosów poza granice miasta. Co wiesz o bandytach, którzy obrabowali kupca Hakona? A, o tej sprawie mówisz. Nawet mi jej nie przypominaj. Podobno ta grupa jest odpowiedzialna za wiele ataków na kupców. Ostatnio te szczury powpełzały do swoich nor i boją się wyściubić nosa. Kiedyś wytropiliśmy ich, ale ślad urwał się nagle w lasach za miastem. W tamtych okolicach grasuje wiele potworów. To zbyt niebezpieczne. Ha, i dlatego nie poszłeś, zajebiście. Jest jeszcze coś. Niektóre ze skradzionych towarów pojawiły się w Korinis. Oznaczałoby to, że bandyci przemycają towary do miasta i tam je sprzedają. No cóż, podejrzewamy, że mają swojego człowieka wśród strażników. Jak dotąd, nie udało się go jednak złapać. Kurwa, kto to wie? Dowiesz się czegoś na ten temat, pamiętaj. Chulotarnie się zapaliły, zajebiście. Za odnalezienie tego zdrajcy. Skąd przybyli bandyci, którzy mieli list gończy z moją podobizną? Natknęliśmy się na nich niedaleko domu właściciela ziemskiego. Nie wyglądali jednak jak banda Onara. Wydaje mi się, że to część mniejszej grupy, która osiedliła się w górach niedaleko posiadłości Onara. Jeśli się tam wybierasz, przyjmij ostrzeżenie. 33 minuty. Ci szubrawcy krótko się z tobą rozprawią. To chciałbyś. Zapamiętam to. Koniec. Dobra, idziemy się przespać do północy. A na początku sobie weźmiemy zadanie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Które w chuj mi pomoże. Czy zbój tutaj, żebym dostał, żebym sobie mógł jakieś kurwa tam zbroje wziąć. Ach chuj. Chodzić w samą porę. Właśnie jeszcze ja, kurwa, o północy. Do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się. Ja już kurwa twojego jednego asystenta widziałem po prawo tam kurwa. Tej dwie czaszki po kurwa po dwóch pozostałych. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już. Zapomnij, że mnie widziałeś, chuj. Ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę.
Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. No, ciekawe się, co powiada. Udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Kurwa, tego szkieleta na górze nie widziałem. A potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. No, są przyzwyczajeni, że w pierdol wskakują. Ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną. Kurwa, puzzle 3D zrobię z niego. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Dobra. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Dobra. O, jest exp. Zajebiście. Pa, tu jest jeden asystent, tu jest drugi, a kurwa będę trzeci. O, turba, kolejny. Kurwa, na sekslalkę se ogarną, kurwa, tylko harpie. Nie było, kurwa, już ludzkich. Chyba, że ma fetysz. Dobra, poginamy. Ogarniamy to od razu. A zapiszmy sobie. Na trójeczce. Kurwa. Bez i w chuja lecisz i tyle. O kurwa, wyjebało mi. Nie chuj. Kurwa, zanim tam skoczę, to kurwa będzie już godzina. Dobra. Już nie będę się tak zbliżał, tylko już lepiej spierdolić się próbując skakać, niż kurwa spróbować dojść do tego. O, właśnie o to chodzi. Próbowałem skoczyć i się spierdolił. O, kurwa, no przecież skoczył już na ten dach. O, zajebioz. Dobra, zapiszmy sobie na czwóreczce, bo już jesteśmy na górze. O, zajebiście, to jest otwarte, co mam? Skórzany pancerz, zajebiście, pochodnie, kurwa, zajebiście. Młotki, kurwa. Żywaczka? Mam po 100, kurwa, 100 golda za jedno. Co to jest? Menzurka. Kiełbasa. Strój obywatela. Strój obywatela. Dobra, i mamy zbroję, zajebiście. Mamy skórzany pancerz, ale jeszcze to ten zwój by się przydał. Pamięć, czwórka. Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Miłościwy Lord Hagen skonfiskował wszystko na potrzeby armii. Dobrze. Zapisz piątkę. Głuchy jesteś! Jeden krok dalej, a posiekam cię na kawałki. To był błąd! Kurwa! Alarm!
Rozerwę cię na strzępy. Głuchy jesteś! Jeden... To był błąd! Rozerwę cię na strzępy! Dobra, to chyba jednak się nie uda. Dobra. Mam by tutaj kurwa wpierdolić. Jakieś obywatelce by przydały się o obywatelowi, obywatelce. Na twórcy. Ktoś musi pracować. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie mogę się zajmować. Dobra, ale ja chcę, żeby kurwa tutaj była jakaś obok osoba. To pojedyncza sama osoba, co nie? Słyszę o tym po raz pierwszy. Gdybym sama tego nie widziała. Trudno mi w to uwierzyć. Odłóż broń. Mądra decyzja. No kurwa ciężko. Chyba, że temu mi się uda wpierdolić, bo nawet spoko rzecz. No kurwa, ich jest tutaj dwójka. A ja szukam pojedynczej osoby. I też kurwa jest ich dwóch. Kurwa pedały. Czego? Mu nie dam rady. Co za kutwy. Trudno być tego pewnym. O? Czego tu szukasz? Nie masz tu nic do roboty. Spryciarz. Będę się lepiej. Zapisz. Szóstka. Taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie może tak dalej być. Tego ucznia jego kurwa może. A chyba, że kurwa tego bym kurwa. Co jest? Nie próbuj tego jeszcze raz, chłopczyku! Dobra, ja sobie poczekam i może temu uczniowi wpierdolę. Chociaż no obywatelkę by pasowała najbardziej, czy coś. Na jakiego wyglądasz? Nie masz tu nic do roboty. Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Tu? Nie no, spoko. Spoko, spoko. Odłóż broń! Przestaniecie w końcu? Przestaniecie z tym? Ale co mnie kurwa gonisz? Alarm! Aha. Alarm! Jeszcze cię dorwę! Przestać natychmiast! I ta kurwa, oni mnie uderzyli, co nie? Tu się nie walczy, niech to będzie dla ciebie nauczka!
XD. No ale chuj nie. Dobra, mam pomysł. Bo ja nie muszę chyba komuś wpierdolić, tylko wystarczy, żebym go uderzył, co nie? Odłóż broń! Ale przydałoby się kurwa mu ten. Nie próbuj tego jeszcze raz, chłopczyku! O ty chuju. Jezu, nie wiem, kurwa. Nie ma pojedynczej osoby, żeby kurwa ją ten. Czego tam szukałeś, co? Ode mnie tego nie dostał. Czego tu szukasz? Dokładnie tak. Czego tu szuka? Czego tu szukasz? Jezu, kurwa. Dobra, nie wiem, piszcie to. Naprawdę, bo kurwa... Chyba, że kurwa z nim zadziała. Spierdalamy do portowej. Dorwę cię jeszcze! Nie wiem już, w co wierzę. Wierzyć we wszystko, co się słyszy. Wszystko jest możliwe. Mówi się o tym i o tamtym. Nie sądzę, że... Coś się zmieniło. Mogłem ci powiedzieć, które problemy same się rozwiązują. Mam swoje zdanie. Dobra, nie powinno go trafić, co nie? Jak wygląda w tej chwili? No dobra, no to powinno być git. Idziemy kurwa do tego kutasa. Powinno, że działa, no kurwa. Niestety nie pierdoliłem nikomu. Ale no. Ale działa. Cholera, co? Użyłem zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze, dobrze. I co? Zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Pokaż mi swoje... O. Dobra, i do poranka. A kupiłem zębacza, bo chyba będę miał level po prostu. A jak nie to kupić, bo to zmarnowałem, ale mi się wydaje, że jak się przemieniłem zębacza, to mogę levelować postać. Łatwiej po prostu. Dobra, zobaczmy, która minuta. 50.
Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? O, twoja stara. O, nie wiem, żartuję. Szukam pracy. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Nie. Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż. Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. No to mnie nauczysz, chuj. Nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Mówią to i owo. Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. Kurwa, jak najbardziej. Gdzie znajdziesz kapłana Inosa? On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Dobra. Hej. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Ciekawe, kurwa, idzie. Coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Chyba nieźle. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do jeszcze jak? Zbierasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli dobra. Uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Dobra. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali. Kurwa, człowieku. Za kilka godzin to ja ci mogę przynieść kurwa 100 z tych broń. Dobra. O, tego będę chciał zostać, bo on kurwa skóry będzie od nas kupował. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Ale kurwa fajna głowa wilka. Bym chciał mieć taką preabę. Panu, aby była zajebista. O, ty chuju, ryby masz na tym. Szukam pracy. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż. Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobra. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesie. No to mnie ucz. Muszę się dostać do górnego miasta. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Dobra. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 0,5 tuzina wilczych futer. Tuzin to 15. Wiedział, że opanowałeś swój fach. To mam ci 7,5 przynieść? I skóry będą w znośnym stanie. To cię przyjmę. Dobra. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. A, 5 punktów nauki zmarnowałem, co nie? To dość proste.
Ostrym nożem. Dobra, pierdol się. Rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie wiadomo już, komu można. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Czemu? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Dobra. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Spoko. Dobra, koniec. Nic więcej od ciebie nie chcę. Naprawdę w to wierzysz? Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedaż? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Dobra. Stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? Co się w kurwa taki mam? Pokaż mi. Ciekawego nie masz? Panie, kurwa, wiele mówisz, mało robisz. Hej, nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Tak tego nie zmienisz. Przecież wiedział o tym. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki lord André próbuje zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjęty. Trudno mi w to uwierzyć. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Dobra. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do lorda André i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. O kurwa. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: no się kurwa dziwisz? Zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. Też bym kurwa wyskoczył jak poparzony. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Z kim się pobiegać? Z Valentino. Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy, ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. To tylko gadanie. Dobra. Dobra, mordeczki. Na dzisiaj to już koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapeczkę, subika oraz komentarz. Będzie mi w chuj miło. Kurwa, najbardziej by mi było miło, gdyby ktokolwiek obejrzał, kurwa, ten materiał do końca, ja pierdolę. Uj, może kiedyś się to zdarzy, a na razie mordeczki, kto to jeszcze będzie oglądał, na razie dzięki za obejrzenie, widzimy się w następnym odcinku, cześć, siema.